Jeden z najważniejszych zabytków Podlasia wzbogacił się o nową atrakcję. Po ponad 2 latach remontu w podziemiach Pałacu Branickich uroczyście otwarto multimedialny spacer w przeszłość. Inwestycje o wartości ponad 3 milionów złotych sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Podlaskiego. Efektem prac jest wystawa, która pokazuje dzieje białostockiej rezydencji. Historia pokazywana jest przez multimedia, filmy, zdjęcia i opowieści ludzi związanych z pałacem. Odwiedzający na własne oczy mogą zobaczyć oryginalną komnatę Wiesiołowskich z XVII-wiecznym tynkiem i ceglaną posadzką. To, jak się okazuje, jest najstarsze pomieszczenie w Białymstoku. Uroczystość rozpoczęła się w Auli Wielkiej, gdzie o projekcie opowiedział jego kierownik dr Jerzy Tokajuk. Kulisy realizacji przedsięwzięcia przedstawiła także koordynatorka projektu dr Magdalena Grassman, dyrektor Muzeum Historii Medycyny i Farmacji działającego na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Za udział i zaangażowanie w przewracanie dziejów głównej siedziby uczelni podziękował z kolei rektor Uniwersytetu Medycznego profesor Adam Krętowski. O roku gali dodawali z kolei członkowie grupy rekonstrukcyjnej Wyjazdowy Konsulat Generalny Podlasia oraz Stowarzyszenia Grupa Wschód, którzy wcielili się w rolę dawnych mieszkańców pałacu. Spotkać można było zarówno dworzan Brańckiego, uczennicę z Instytutu Panien Szlacheckich, sanitariuszkę Polskiego Białego Krzyża, polskiego żołnierza czy pierwszego studenta Akademii Medycznej. Polski Wersal rozpoczął kolejny rozdział swojej historii.